Tradycyjna papierowa mapa samochodowa zawiera w sobie drogi, które biegną w różnych kierunkach, krzyżują się, niczym nasze życie, gdzie mamy wiele możliwości wyboru drogi, kierunku podążania i tak dalej. Dzisiaj takich map się już nie używa, bardzo rzadko. Dzisiaj używa się raczej nawigacji, GPS-u, używa się aplikacji Janosika, innych aplikacji i udogodnień, które pomagają nam poruszać się drogami. Jeśli chodzi o nasze życie, to najlepszym GPS-em dla nas jest Pan Bóg. On może nam najlepiej wyznaczyć nasz kierunek, abyśmy mogli być naprawdę wewnętrznie spełnieni, abyśmy mogli osiągnąć cel. Zastanawiasz się może bardzo często, dlaczego wiele spraw w Twoim życiu się psuje, dlaczego tyle problemów, dlaczego bardzo często nie radzisz sobie z tymi problemami. Ktoś tam przeżywa dotkliwie swoją starość, ktoś nie może znieść swojej samotności, ktoś inny boryka się ze swoją chorobą, problemy w rodzinie itd., itd. Moi drodzy, te nasze problemy w naszym codziennym życiu bardzo często, i to uważam, śledząc swoje życie, swoje wybory, swoje życiowe drogi, że bardzo często dzieje się źle, dlatego że uważamy, że najlepiej, jak sami weźmiemy nasze życie w swoje ręce, że to my najlepiej je urządzimy i choć do tego się nie przyznajemy, nawet nie dopuszczamy do tego Pana Boga, żeby On za mocno tam nam nie poprzestawiał szyki, żeby nam tam nie za bardzo tam pokomplikował, więc tak jakby trzymamy się daleko od Pana Boga. Trzecia niedziela zwykła. Cudowne teksty liturgiczne, które mogą nam wiele podpowiedzieć. Ewangelia mówi o powołaniu apostołów. Wśród nich byli rybacy też. Oni zostawiają swój fach, na którym się doskonale znali. Zostawiają sieci, zostawiają łodzie i idą za Jezusem Chrystusem. W niewiadome. Oni nie wiedzieli, co to znaczy być apostołem. Nie wiedzieli, co ich czeka. A jednak tak bardzo zaufali. Tak mu zawierzyli, że za nim idą. Druga postać to postać ze Starego Testamentu. Pierwsze czytanie. Jonasz. Ciekawa historia, warto ją prześledzić. No, nic dodać, nic ująć, po prostu nasze życie. Jonasz ma iść do Niniwy. Pan Bóg chce go posłać, aby tam obwieścił Boże miłosierdzie, żeby wzywał do nawrócenia. Jonasz co robi? Uważa, że go to przerasta. Ucieka od pełnienia woli Bożej, dokładnie w odwrotnym kierunku. Ucieka do Tarszysz. I wtedy wszystko się komplikuje. Pojawia się burza, okręt tonie. No, największa tragedia w życiu Jonasza. Wtedy zrozumiał, że tak naprawdę tylko w Panu Bogu jest sens życia. Trzecia niedziela zwykła nam bardzo wiele może podpowiedzieć odnośnie tych naszych życiowych kierunków. Wsłuchujcie się i szukajcie woli Pana Boga. Warto popatrzeć na Pana Boga, który jest najlepszą nawigacją, i to bezpłatną nawigacją, która najpiękniej poprowadzi nas po drogach naszego życia. Poszukajcie Jego woli.